pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Witam bardzo serdecznie z Kluczborka i pozdrawiam Was Bożym Słowem, które zapisane jest w Ewangelii Łukasza. W drugim rozdziale, w 10 i 11 wierszu tak czytamy. Nie bójcie się, bo oto zwiastuję Wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się Wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. Święta Bożego Narodzenia, które przeżywamy, przypominają nam o Bożej miłości, o Bożej dobroci i o Bożej łasce. Aby lepiej zrozumieć ten czas, który Bóg z łaski swej nam daje przeżyć, przypomnijmy sobie, moi kochani, moment, kiedy przytuliliście swoje nowonarodzone dziecko, syna, córkę. Gdy zaraz po porodzie zabraliście je na ręce, przytuliliście do piersi, staraliście się je ogrzać, otoczyć miłością, delikatnością, troską. Spojrzeliście w oczka, sprawdziliście, ile paluszków jest w prawej dłoni, w lewej. Zobaczyliście na te maleńkie stópki, pocałowaliście. Przypomnijmy sobie, moi kochani, pierwszy moment, kiedy spojrzeliście temu nowonarodzonemu dziecku w oczy, gdy dotknęliście tak delikatnie ponosku, gdy pierwszy raz pogłaskaliście po główce waszego syna, waszą córkę, a może wnuka, wnuczkę. Przypominacie sobie ten moment? Takich chwil nie można zapomnieć. Te chwile przepełnione są miłością i dobrocią, czułością, delikatnością, troską. Tym wszystkim, co najpiękniejszego w sobie mamy. Tym wszystkim, co Bóg nam daje. I te święta, moi drodzy, właśnie o takiej miłości, pełnej troski, dobroci, delikatności nam przypominają. Przypominają o tym, że Bóg swoje dzieci, ciebie i mnie, bierze na ręce, tuli, troszczy się o nie, dba najpiękniej jak potrafi, oddaje wszystko, poświęca wszystko, abyś ty czuł się bezpiecznie, abyś czuł każdego dnia Bożą dobroć, abyś odczuwał Boże błogosławieństwo, abyś odczuwał Bożą troskę objawioną w narodzonym dla nas Jezusie Chrystusie. I mówi do nas: nie bój się, nie martw się. Ja trzymam cię na moich rękach. Ja cię tulę. Ja o ciebie dbam. Ja o ciebie się pragnę zatroszczyć. Moi kochani, święta Bożego Narodzenia właśnie o takich momentach, o takich chwilach nam przypominają, ale te święta także, moi drodzy, obejmują tych wszystkich, którzy przeżywają trudne chwile, trudne momenty, być może rodzinne tragedie, być może chwile załamania. Ten czas przypomina o tym, że właśnie i w takich trudniejszych chwilach, trudniejszych momentach Bóg jeszcze mocniej nas przytula. Jeszcze delikatniej szepcze do ucha: nie bój się, nie lękaj się, bo ja jestem z tobą. Zatem, moi drodzy, przeżywając czas świąt Bożego Narodzenia, pamiętajmy o Bożej miłości i o Bożej łasce objawionej przez Boga Wszechmogącego w Jezusie Chrystusie. Dziękujmy Bogu za każdą chwilę, którą wspólnie razem z najbliższymi, z ukochanymi możemy spędzić. Powierzajmy Bogu każdą sprawę, tą trudniejszą i tą smutniejszą. Bądźmy ze wszystkim z Bogiem i w Bogu chciejmy odnaleźć pocieszenie, nadzieję i radość. Te święta właśnie o takim pocieszeniu, o radości i o nadziei nam przypominają. Niech ta radość, to pocieszenie, ta nadzieja, ta ulga ma swoje źródło w narodzonym dla nas Jezusie Chrystusie. Pozdrawiam Was, moi kochani, bardzo serdecznie z przepięknego kościoła pod wezwaniem Zbawiciela w Kluczborku. Nagrywam ten film wieczorem, bo chciałem, aby ten nastrój tego rozważania, tej modlitwy był zupełnie inny. W naszym kościele już przygotowane są choinki. Pięknie udekorowany jest kościół. Ale także, moi kochani, niech ta radość z tych dekoracji, niech ta radość z tego ciepła przypomina nam o tym, że Bóg Wszechmogący pragnie każdego dnia taką właśnie miłością, dobrocią i ciepłem nas obdarować.
Niech Bóg was błogosławi, niech was strzeże. Życzę wszystkiego, co najlepsze na czas świąt Bożego Narodzenia, Bożego błogosławieństwa, Bożej łaski, Bożej dobroci. I dziękuję wam za to, że byliśmy razem przez ten miniony 2022 rok razem. Jest to moje ostatnie nagranie w tym roku kalendarzowym, za które dziękuję, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Spokojnych i błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, spokojnych jeszcze tych ostatnich dni roku 2022 i wszystkiego, co dobre, Bożego błogosławieństwa i Bożej łaski na nowy 2023 rok wam życzę. Do zobaczenia. Pa. Z Bogiem.